Niektórzy się nawet przechwalają swoją rolą wielodaniowości. Wielu przedsiębiorców też jest dumnych, że jest w stanie robić wiele rzeczy na raz. Natomiast ma to kilka negatywnych aspektów, bardzo negatywnych. Pierwszym z nich, który ma dosyć mocne oddziaływanie, jest to, że skupianie się na wielu zadaniach przez dłuższy okres czasu powoduje stałe obniżenie się IQ i stres, permanentny stres, w którym żyjemy, prawdopodobnie determinuje to. Także nie jest to dobre dla naszego zdrowia i naszej kondycji psychicznej, jeżeli chodzi o dłuższą perspektywę. Drugi aspekt jest taki, że zazwyczaj jest to związane z brakiem zarządzania projektami lub z błędną metodyką zarządzania projektami w naszych przedsiębiorstwach. A tak naprawdę prawie każda firma, nawet produkcyjna, w jakimś aspekcie ma projekt albo wewnętrzny, albo po prostu musi tym zarządzać, jeżeli chodzi o obsługę całego klienta, od wejścia do wyjścia. No i tu może być wielozadaniowość na dwóch poziomach. Możemy mieć za wiele projektów. Jeżeli będziemy mieli wiele projektów i będziemy zmieniać nieustannie te projekty, raz robimy A, raz B, bo się pojawiają pożary, no to każdy z tych projektów finalnie skończy się później, niż gdybyśmy robili na przykład dwa projekty na raz. Wtedy robimy A, B, kończymy i następne. Więc to jest częsta przyczyna opóźnień w naszych firmach. A drugi aspekt to jest aspekt zadaniowy, czyli zamiast robić jedną rzecz w danej chwili i mieć kanbany, które zarządzają właśnie i projektami, i zadaniami, my co chwilę przeskakujemy z zadania do zadania i tak samo jak na poziomie globalnym firma ma problem z tym, że za wiele projektów jest, tak samo my mamy zbyt wiele zadań, wrzutek, problemów i pożarów i nie jesteśmy w stanie się nad niczym skupić, a przezbrojenie się z jednej czynności, ponowne skupienie na przykład na montażu filmu, zajmuje nam dużo czasu i obniża naszą efektywność, więc na tych dwóch poziomach powinniśmy zdecydowanie poprawić swoją efektywność, jeżeli podejdziemy dobrze do zarządzania, poprawnie do zarządzania projektami i zadaniami.